seria z Hearts of Iron skończona, a ja przychodzę z wami pokazać wam nową, możliwą w przyszłości serię z gry Age of Civilization. Powiem wam tak. Dzisiaj grałem praktycznie, no można uznać, że cały dzień. I w końcu wygrałem. Moi drodzy, w końcu mi się udało zrobić wielką Polskę, jak mogliście zobaczyć tam w sojuszu z tą Bułgary, nie Bułgarią, tylko takim dużym krajem w Ameryce Północnej, bodajże Brazylią. O, Boże, ja mam nadzieję, że teraz mnie nie zjedzie, że Ameryka Północna to nie, to jest ta na górze, a nie na dole, Boże. Mam nadzieję, że to jest ta na dole. Mnie nie zjedzie za to. A tu jest pokazany proces powstawania mojej wielkiej Polski. Które to jest podejście w sumie? Stawiałbym coś koło 25, bo za każdym razem jak na początku się wybiera te badania, to znaczy badania, punkty badań się bierze i przydziela. To czasem mi się udawało, zamiast kliknąć w pożądane badanie, klikałem w ten mniejsze koszta kolonizacji. No i zaczynałem na nowo. O, Brazylia. To jest to, z czym miałem sojusz. I tak, zrobiłem jeszcze sojusz w międzyczasie z tymi Duńczykami? Dania? Bo to jest Norwegia, to jest Finlandia? Tak, to jest. Nie, Dania to jest to. Szwecja! Jezus. Powiem wam tak, jeśli będziecie się uczyli, jakie są państwa w Afryce, to wam polecam właśnie takiego typu gry jak właśnie Age of Civilizations. Czy inne gry paradoksu jak kultowa Europa Universal. Z góry mówię, żeby się z nich historii nie uczyć. Bardziej o rozlokowanie danych państw w danych okresach historycznych. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich ewenementach, jak na przykład plemiona w Ameryce. O, tak. Myszkę ogarnąć. Się ogarnęło. No. Mniej więcej od tego momentu Brazylia doszła do mojego sojuszu. To była wojna tutaj. O, teraz mam tutaj wojnę. Potem zaatakowałem tych, ale nie będę uprzedzał. Ja tu będę z wami siedział do momentu, aż Kanada zostanie zaatakowana, bo potem znowu jest taka pikawa. A po Kanadzie została tylko Ameryka. Jakoś tutaj, nie, w Afryce nic nie zostało, tylko Brazylia. To coś. Ten tutaj
Coś. No i tutaj Indie, resztka Indii. A to był mój wasal przez jakiś czas. Tutaj się dzielnie broniłem przed ich najazdami, ciągle rekrutując nowe jednostki. Ale Sparta też upadła. No i ostatecznie mój cel został osiągnięty. No i teraz posiadam. A to można zatrzymać. No Szwecja. No ze Szwecją mam sojusz z Brazylią. No i to jest jedyna rzecz. Na koniec zostanie no, Stany Zjednoczone, tutaj Indie, Majana. Jezus Mary, Majana. A to jest Kanada. Czekamy na moment. Jeszcze jeden moment, w którym będzie w sumie taka pikawa, to będzie moment, w którym albo walczę tutaj, bo tutaj. O, to była wojna z Meksykiem przed chwilą, można było zobaczyć. Wojna z Meksykiem i Kanadą pierwsza. Meksyk został cały zanektowany. W ogóle historia z tą wojną. Szwecja albo właśnie Brazylia proszą mnie, żebym pomógł im w tej wojnie. Zgadzam się. Przejeżdżam jako pierwszy jednostkami. Siup, podbijam cały Meksyk. Kanada we ze mną w wojnie, patrzę. O kurde, robię siup. Zajmuję część terenów. I pisuję. I oni nic nie dostali, a to oni wywołali wojnę i prosili mnie o pomoc. Taka historia. O, rebelia powstała. Szybko ją stłumiłem. I teraz chwilę się nie będzie działo nic. To znaczy nic. Jak można zobaczyć, coś się dzieje, ale. O, wojna ze Szwecją. Zdradzić sojusznika. Pokonanie tutaj resztek. Tego. Koniec wojny z Kanadą i siup. Jak można zobaczyć, cokolwiek tutaj. Coś się tutaj dzieje. Klikamy i coś się zmieniło na ten moment. Tak. Chiny zostały, resztka Chin została podbita przeze mnie. A w sumie dalej, ziup. I cyk. Tutaj Polska została. Powstała. Cyk, kolejne parę sekund. Wyspy zostają te nowozelandzkie. W ogóle to jest osobny kontynent, Nowa Zelandia. Tylko jest zatopiony. Co zniknęło? No, już nie wiem nawet. Bo nie chcę przegapić wojny z Ameryką. I teraz się zastanawiam, co było pierwsze. Wojna z Koreą? Bo wiem, że to było na końcu. Urugwaj. Wojna z Urugwajem. Nie. To jest na końcu. Turkmenistan? Tak.
Wojna z Turkmenistanem była ostatnią wojną, która została na tym sejwie wytoczona. I Korei nie ma. Teraz będzie wojna z Ameryką. Skończyła się wojna z tym małym. Aha. Zniknęło. I wojna z tym. Prawie 1500 tur mi to zajęło. Jest obecnie 18, jak nagrywam ten odcinek. I tak jakby to wyglądało. Jeszcze natura. Po prostu Afryka cała podbita. Zostałem tylko ja i Brazylia. Tak wygląda. Prowincje. Ty to oni mają tylko 55 prowincji? Gdyby tak, w ogóle skróty klawiszowe. O, i tak to wyglądało. No właśnie mówię. Resetowałem za każdym razem, jak się zapomniałem, i tutaj koszt kolonizacji brałem i sobie zmniejszałem. Dlatego mówię, że coś koło 25 resetów poszło. Na laptopie grałem sobie, bo to już w sumie od kiedy gram? To będą ładne 2 tygodnie w sumie. Ciupania w tą grę. Bo to jak nie miałem dostępu do komputera stacjonarnego, to sobie ciupałem na laptopie. No i zrobiłem wielką Polskę po prostu. Startowałem tutaj. Wziąłem sobie, podporządkowałem tutaj część. O, ta jakość, jak jest ten ocean. Sobie to podporządkowałem. Potem ruszyłem do Europy. Zająłem część Polski, tak bardziej ten rejon, ale tutaj była właśnie Serbia, czy jakieś inne tego typu państewko. O właśnie. Odcinek będzie się trochę przeciągał, zobaczycie, przygotowania do wojny z Brazylią. Cyk, cyk. Raczej stąd ciebie tu. Oni mają naprawdę potężną armię w sumie.
O, i też jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja wydaję ciągle pieniądze, powiększam swoją armię, czyli teoretycznie zwiększam sobie wydatki. Ano to dlatego. Może normalnie bym dostawał tyle. Ale przez to, że mam inflację, bo mam za dużo pieniędzy w skarbcu. I to nie jest żart. W tej grze, jeśli macie za dużo pieniędzy w skarbcu, to nic nie zarabiacie. Zacząłem się śmiać w pewnym momencie, bo udało mi się uzyskać bilans zerowy. Dosłownie. Zero przychodu, zero dochodu. Co uważam za kompletny bezsens. O, czarna śmierć. Panie. Ale spokojnie, jak coś, to nie musimy się martwić. Jestem z Brazylii. Brazylia jest ze mną w sojuszu. Więc teoretycznie mi nic nie zrobi. No chyba, że wyjdzie właśnie z tego sojuszu. Dodatkowe siły rekrutować. Dobra, zarekrutuję też trochę tutaj. Dobra, i ciebie podeślę tu. A potem na równo podzielę. No, tak myślę teraz. Chyba się już przygotowałem wystarczająco. Patrzę tutaj. Goła granica.
Swoją drogą, to tutaj możemy też zobaczyć populacja, gdzie jest najwięcej ludu i tutaj zarekrutować, a potem podesłać na front. We Włoszech jest dużo. O, na terenie Izraela. Tutaj jakiegoś państwa afrykańskiego, Austria. Na Japonii to już nic nie ma, bo tam w momencie walk z Kanadą to praktycznie samych Japończyków rekrutowałem. No ja o tym mówię. Chwilę poczekać. Hajs się zgadza. No śmieszne. To jest naprawdę śmieszne. To też jest w sumie śmieszne. Wojska, które przyczynią się do upadku Imperium Brazylijskiego, maszerują przez ich własny kraj. Trzeba tutaj zmaksymalizować to. Oni tutaj mają 12, 12-tysięczną armię. Tylko 7. No tak średnio 7 tysięcy. Zaraz będę na plusie, spokojnie. Cyk i utrzymanie wojska. Pyk. Dobra, o tą granicę nie muszę się bać. Cyk, cyk. Zróbmy eksperyment. Takie będzie to szczere XD. Jak się to uda? No, zeszli z wody i nie mają kłopoty. Dobra, tak też teraz tutaj z nimi. O, to też ciekawostka taka. Grałem raz w sumie tymi plemieniem Azteków. Udało mi się tutaj stworzyć takie imperium wręcz, co nie? Kontrolowało on ten teren, po prostu te dwie wyspy, większą część tego tutaj. Graniczyło tutaj z tym kontynentem, z tym też po prostu. The Great Empire.
Nie wiem jak według was, ale według mnie to tutaj dużo lepiej by się sprawdził w sumie system, jak był w Europie Universal. Universalis w sumie. Ej, szczerze mówiąc, ja się boję. Boję tą Brazylię całą zaatakować. Czuję, że zostanę zmuszony do defensywy. A już parę razy, nawet dzisiaj miałem. To znaczy dzisiaj. Wczoraj, jak to oglądacie. Dla mnie dzisiaj, dla. Jednocześnie w sumie dla mnie jutro. Dla mnie jutro, jak wy to oglądacie, nie, pomniejszałem. Czemu tu jest takich mało? Tu też tylko 3000 marne. 4 populacja. Izrael. Tutaj mogę sobie zrobić dużą armię. No to ja te wszystkie. Jeśli ktoś się zastanawia, najlepszy sposób na wyludnienie kuli ziemskiej, to jest zrobienie tego samego co ja. Wielka Polska, praktycznie nikt tutaj nie mieszka. Bo wszyscy. Czemu Duńczycy stanowią aż tyle procent mojej populacji? O, to też jest zabawne. No i przez chwilę miałem. No znowu minąłem. Ja nie wiem. To jest bardzo ciekawy ten komunikat. Jeśli ktoś ma. To niech sobie przeczyta. O Jezus. To jest taki pstryczek w nos w stronę paradoksu. Jeszcze raz. Pyk. W końcu się udało. Tyle krajów zostało pokonanych. W tym rebelianci. Dobra, populacja nadal. Nie! Jezus! Czemu wszechświat jest taki okrutny? A przynajmniej mój mózg dla mojej psychiki. Patrzę sobie na to, że jest w Izraelu dużo ludzi. Klikam, by się rekrutowali. A potem umysł mówi: Żydzi na pierwszy ogień. Ja potrzebuję pomocy.
To jest bez dwóch zdań. Ale nie no, kocham swój humor. On jest niezaprzeczalnie idealny. Nie znajdziecie drugiego takiego humoru, jaki ja mam. To jest jedyny taki kanał. Ale Boże, rzuci na pierwszy ogień. Po prostu taki slogan. Taki instant slogan. Rzuci na pierwszy ogień. O Boże. Czasy wojny i okupacji. Zadniczkę, dajcie mnie. Miladniczkę, dajcie mnie. Dobra, tutaj to jest Afganistan. Tak, to jest Afganistan. Jestem tego 100% pewien. Dobra, skoro moja armia już mi generuje koszta, to oznacza, że... To musi oznaczać dwie rzeczy. Albo Brazylia już nie może więcej nic zrekrutować, albo że ci kradną. Andrzej Duda, polski imperator. Resztki Amerykanów. Ej, chwila. Czekajcie. Czekajcie, bo to trzeba jakoś stentegować. O, pulchny niedźwiedź robi właśnie streama. Będzie co robić. Wyskoczę ten odcinek. Tak, niezaprzeczalnie tak. Nie, reklama! Idź mnie! Chwila, dobra. Okej. To jeszcze tylko to trochę przyciszę. Okej.
Znowu reklama, okej, okay, stop. Nie. Stop. Dalej. To jest do defensywy. Defensywy, więc nie. Perfekt. Dobra.
O połowie na budowie. Chłop się nie dowie. Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mógłbym też wziąć i w tym momencie zakończyć z rozkazem tego, że ma być moim wasalem, a potem anektować, ale to się mija z celem. Czekajcie, bo jeszcze takie, co by mogło być. Tak na teraz. Perfekt. Perfekt, moi drodzy. Teraz jak kapitulacja, czekanie, zapisz. Rebelianci! Dobra, bo to już nie zawane jak chciałem. Ajdemys mi spisował.
reklama. We've awaited this far too long. Hunted by those who live in comfort and opulence. No, to jest. I dobra, bo to już nie zawane jak się. A ja nawet mi spisował? We've awaited this far too long. Reklama? No, to jest. A gdyby to ogarnąć i spróbować to wyhodować? Jezus. Tego nie będę hodował. A nie, bo ja chciałbym wiedzieć, co się stanie, jeśli... Jak gdyby kontynuować moją myśl, to by było... cały but pod polskim światem. To możecie mi napisać, czy chcielibyście wy takiej rozdzielczości, jak to jest teraz. Nie wiem, taką Polskę, Niemcy. Może Rosjan coś wydaje za łatwy, choć w sumie będzie trzeba się obronić przed Chinami. USA odpada. Może Meksyk. Brazylia też, bo ona jest na starcie już potężna. Może jakieś państwo afrykańskie. Turcję może, Ukrainę. O taką Austrię albo Francję, Wielka Brytania, Szwajcarię, nie, kto by tam grał Szwajcarią, Chiny, nie, Australię możemy wziąć na przykład, nie wiem, nie liczcie na jakieś państwo poza Meksykiem, w sumie stąd możecie napisać jakie chcecie. Co to jest? A w sumie co to jest? Ja się ciekawy... Jestem ciekawy, co to jest. Jeśli pozwolicie zobaczyć. A to tak, że... Aha, okej. Rozumiem. No i to jest teraz idealny sposób, żeby obczaić, kto gdzie jest.
z osiągnięć to tutaj mam coś takiego. Nie pytajcie, proszę. Ja nie chcę. Nie. Naprawdę. Boże. I wydało się. Bo tutaj jest coś takiego jak edytor i można robić stwórz cywilizację. I tutaj już kilka zrobiłem. Takich własnych i tutaj jest czwarty. Zabijcie mnie. O, jak ktoś jeszcze wie jak... O, wszystkie cywilizacje. I to jest śmieszne. Kolor cywilizacji. To jest tutaj śmieszne. Linie. Jakie chcemy linie? O, to się wyda. I teraz tak w sumie. Jestem teraz na tej mapie. To jest też w sumie ciekawa mapa. Jestem ciekaw, czy będę musiał... No mapa to jest ta druga od góry, ale... Nie. Na tamtej mapie też jest większość tych. Jak to się nazywa? Dobra. Dobra, ustawienia jeszcze, zmienię mapę. Tą normalną. O. Bo w sumie na tej pierwszej, co to grałem, to znaczy, co to podbiłem praktycznie cały świat, jako Polsza. To jest mapa w sumie bardzo mi się podobająca estetycznie, nie wiem czemu. W sumie czemu. XD. To już za plemion było. I zaś to... Dobra, opcje... Przyjmy zadatowane szybkość gry. I nie. Asymetr, widza i wieczna wojna.
Tylko właśnie. Jezus Marian. To tak, aha. To na tym ma polegać, że wszyscy biją się ze wszystkimi. Dobra, ale jeszcze chciałbym opcję. Grafika. Ten ekran. Aha, czyli będę musiał teraz resetować grę, okej. Żeby to tak nie wyglądało. Dobra. To było Age of Civilization. Ja się z wami żegnam. Cześć, do widzenia, pa 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 pa.